7 czerwca wspominamy błogosławioną Annę od świętego Bartłomieja, dziewicę. Anna Garcia urodziła się w roku 1549 w Almendral w Hiszpanii. W 1572 roku złożyła w Awili śluby zakonne jako karmelitanka konwerska, otrzymując imię Anny od świętego Bartłomieja. Wkrótce potem stała się nieodłączną towarzyszką i sekretarką świętej Teresy z Awila. Gdy w 1582 roku Teresa na jej rękach umarła, o przyjęcie do siebie Anny ubiegały się liczne klasztory karmelitańskie w Hiszpanii. W 1604 roku wysłano ją do Francji, gdzie razem z Anną od Jezusa miała zakładać zreformowane klasztory. Przebywała w Paryżu, Pontis i Tours. Potem udała się do Mons, a stamtąd do Antwerpii, gdzie założyła nowy dom. Tam też, złożywszy zeznania w procesie beatyfikacyjnym Teresy, zmarła 7 czerwca 1628 roku. Pozostawiła po sobie autobiografię i nieco pism, choć wstępując do Karmelu, była analfabetką. Starania o beatyfikację Anny rozpoczęły się niedługo po jej śmierci, ale wskutek zmian w prawie regulującym proces beatyfikacji i kanonizacji uznanie heroiczności jej cnót nastąpiło dopiero w 1735 roku. Papież Benedykt XV w dniu 6 maja 1917 roku zaliczył ją w poczet błogosławionych. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Anny Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.